Witajcie ludzie, z powrotem przy zagrajmy Wiedźmin 2 Zabójcę Królów. W poprzednim odcinku byliśmy w górach wergeńskich, a teraz jesteśmy w lesie wergeńskim, albo raczej idziemy do niego. I powiem tak ludzie, jedyną rzeczą, która mi przypomniała o istnieniu tego miejsca, było właśnie to jezioro, które tutaj mamy. Gdyby nie to jezioro, całkowicie bym o nim zapomniał. Zauważyłem, że tam, gdzie przed chwilą byliśmy, znaczy tam, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku, czyli w górach, że hej, gdzieś tutaj w ogóle nie ma jeziora i nie ma tutaj żadnych ruin i tak dalej, to dziwne, czyli musi być jeszcze inne wejście. I wtedy sobie przypomniałem nagle o tym wejściu tutaj. Bym całkiem o nim zapomniał, ale dobrze, idziemy dalej. Bardzo lubię tę lokację, podoba mi się nieco bardziej od gór, mimo że góry są nawet fajne, ale to jest o wiele fajniejsze. Popatrzcie, Skojatel, co oni tutaj do cholery robią? Wziąłeś się wreszcie i za ludzi, co, Wiedźminie? Brałem się od dawna, ale pieśni o tym powszechnie śpiewali. O śmierci Foltesta zaśpiewali. Wiesz, że wyznaczyli nagrodę? Wiem. Za małą, jak na tak duże ryzyko. Dla nas to dużo, Wiedźminie. Broń, kontakty, żywność, wszystko kosztuje. Jorvet cię przysłał? Jorvet nigdy się o tym nie dowie. Oni chyba nie zdają sobie z tego sprawy, jaki jestem ważny dla Jorveta. No i dla reszty tutaj ludzi, którzy są Vergen. Oni chyba naprawdę nie zdają sobie sprawy ze swojej sytuacji. A to dziwne. Głupie nieludy. A szkoda, nie lubię krasnoludów, a muszę teraz innego zabić. Bardzo szkoda. Ale trzeba przyznać, że jakoś walka idzie mi coraz łatwiej w tej grze, po prostu się przyzwyczaiłem. Co prawda niby... Dokładnie. Co prawda niby cały czas jeszcze umieram i tak dalej, ale... Jednak jest coraz lepiej. Coraz lepiej mi się walczy przy tym systemie walki. Nie zginął, a jeszcze gada. No, znaczy ginął, a jeszcze gada. Zginął i jeszcze gada, chciałem powiedzieć. Głupol. Pozbierajmy sobie rzeczy. Pewnie też mają list gończy. List gończy. Ale to kurde ma każdy. Każdy, który nas śledzi, ma list gończy. I co teraz mam jeszcze wyrzucić? Fajnie. Jakiś pewnie... Tutaj. Jak się na szybko wyrzucało? R, prawda? A, dobra, obojętnie. Eficki miecz, młot. Tutaj broń. Topór. Tego nie potrzebuję, topór. Nie potrzebuję. Dobra, starczy. Może będę musiał jeszcze coś zabrać, to na razie tyle mi starczy. Ale czy to nie wygląda ładnie? Ja lubię to jezioro. I ogólnie ten las tutaj... Odmiana, mamy tutaj i las, i góry, czyli... Dwie różne, zupełnie od siebie różniące się lokacje. To mi się podoba. To jest nawet bardzo fajne. Gdzieś tutaj powinny być te ruiny, o których mówił Cecil Burton. No, sprawdzimy to sobie. W każdym razie musimy tutaj uważać, bo tutaj będzie trochę więcej ludzi niż potworów. Ale raczej więcej atakujących nas. O ile dobrze pamiętam, chociaż tutaj już nie sprawdzałem, co będzie dalej, ale... Jakoś tak pamiętam, że było tutaj chyba trochę ludzi. Najpierw wejdźmy tutaj. A, pamiętam to. To był taki labiryncik dla mnie kiedyś, bo nie wiedziałem, gdzie się dostać. A, patrzcie to. Mówiłem, że będą ludziki, ale nie mogę zeskoczyć. To teraz było dziwne, nie mogę zeskoczyć, bo są wrogowie, ale wrogowie są na dole i nie mogę do nich... O, cześć. Mogli mnie obejść, zauważyli mnie. Gnoje. Rozkręcili się, chłopcy. Zawsze... Najlepiej nie atakować miecz, tylko w plecy, albo... Dać się poczekać, aż oni zaatakują. To nie jest Leto. Tutaj nie muszę aż tak uważać na moje ataki. Są tylko byle ludziki. Byle kedwenscy żołnierze, którzy trafili nie na tą stronę. Czekali tutaj i są teraz za mgłą. Trochę przeskorbony. Macie jakieś oreniaki czy coś, co mógłbym pozbierać? Nie, tylko kedwenski miecz stalowy. No to sprawdźmy, czy coś tutaj jeszcze znajdziemy. Będą tutaj na pewno jeszcze potwory. Chyba tutaj... Czekajcie, czy tutaj nie będzie przypadkiem harpii, tak jak w górach? Z tego co pamiętam, tutaj były też harpie. O wilku mowa. Albo raczej o harpii mowa. Ach, nie ten miecz. Uwaga. Nigdy się nie nauczą. Nie odlatujcie, chodź tu. Co wy robicie do jasnej cholery? Możecie przestać tutaj latać, jak jakiś debile chce was zabić.
To jest właśnie nie fair, gdy nasi wrogowie mają skrzydła, mogą latać i uciekać przed nami. A my tego nie możemy. Nie możemy latać i ich zaatakować w powietrzu, a szkoda. Przydałaby nam się kusza. Ale wiedźmy oczywiście walczy tradycyjnie, z dwoma mieczami i bez walki na odległość. Tralala. Jeszcze jedna! Chodź tu, chodź. Chodź, mała. Ach, trochę harpich skrzydełek znowu pozbieram. Ile w ogóle tych harpich skrzydełek teraz mam? A i tam zobaczymy, dawaj. Jedno piórko harpi. Jeżeli będzie dalej tak szło z jednym, to nie będzie dobrze. Ile w ogóle piór harpi mam ogólnie? Jajo, oczy, ta, pióro harpi. 34, a mam chyba mieć 50, nie? Czy tam 60, a to jeszcze sprawdzimy. Na razie starczy. Jesteśmy po drugiej stronie jeziora, powiadasz? A, pamiętam. Pamiętam jak kiedyś przerwałem tutaj, jeszcze w moim let's playu, pamiętam. Chodziłem tutaj sobie wyszedłem i byłem chyba trochę za słaby, czy coś, i harpie mnie pokonywały cały czas. I wtedy zdecydowałem się zrobić zadanie z górnikami i wtedy się zakończył let's play, dokładnie tak to było. To było zabawne nawet. To były jeszcze czasy. A, mogę tu przeskoczyć? Tak, będę mógł tutaj przeskoczyć. Latarnia morska? Medalion drży. W pobliżu musi znajdować się silne źródło magii. Co ja gadam, latarnia morska? To jest zwykła latarnia. Albo raczej to jest zwykła wieża, a nie latarnia morska. Debil ze mnie. Od razu wygląda trochę jak latarnia morska Jacka i od razu mi się przypomina, że to musi być na pewno 100% latarnia morska. Przeskakuj. Tylko dlaczego ja kiedyś miałem takie problemy z harpiami? Miałem za niski poziom, czy po prostu nie potrafię grać? Nie rozumiem. Te harpie wcale takie trudne nie są. Patrzcie, nawet nie potrzebuję... Naprawdę, nawet nie potrzebuję leczenia, żeby je pokonać. W takiej wielkiej gromadce. Nie wiem, co się wtedy ze mną działo. Coś musiało być nie tak wtedy. Nie potrafiłem grać jeszcze Wiedźmina. Ale to było na premierze, więc to był jeszcze chyba tydzień premiery czy coś takiego. Nie pamiętam już, ale oj tam. Nie będziemy teraz się na tym zastanawiali, prawda? Po prostu ich zniszczmy. I nie zapominać o Quenie, bo jeżeli... O! Królewska... Czekajcie. Harpia Kelejno, czy jakoś tak. Czy to jest niby ich królowa czy coś takiego, albo jakiś... To była jakaś silniejsza harpia po prostu, a nie królowa. Daje pióra jak każda inna. A teraz gdzie reszta? Bo jak już ich zabiłem, to chcę też pióra. Tu jest jedna. I tutaj jest jedna. I tutaj. Jeszcze tu jest jedna. Tutaj są jeszcze dwie. O, mutagen mocy. Oh yeah. A tu jest jakieś ciało. Z 12 urenami. To jest niesamowite. Tutaj nic nie ma. Ale tutaj mamy roślinkę. Yeah. Białomirt. A, tutaj moglibyśmy też później zeskoczyć. I wskoczyć, tędy też moglibyśmy wejść. Okej. Okay. Ale sprawdźmy teraz tą wieżę. Co to za wieża? Wskakuj do Geralt. Wskakuj na wieżę. Coś tutaj na pewno będzie ciekawego. A! Oddaj przedmiot Filipie Earhart. Ale czy to przypadkiem nie jest gniazdo? Myślałem, że mógł tutaj wejść czy coś, ale nie, tutaj tylko jest kryształ. Ale wygląda na to, że to też jest... przedmiot fabularny. Jak to było, kurczę, sprawdźmy. Co, Filipa chciała jakiś tam przedmiot, który... jak trochę magii chciał, tak? Mieliśmy wypytać się o magiczne miejsca. I o tym miejscu chyba mówił nam nawet Cecil Burdon. To świetnie, ale jeszcze była tutaj jeszcze gdzieś krypta, tak? Pamiętam, że była jeszcze krypta, to może ją też odwiedzimy w tym odcinku. Tą przepiękną kryptę. Nagrywamy dopiero od 8 minut, czy jak? Uch, ja pierd... Co to jest? Cała zgraja smurfów, o mój Boże! Ile ich tutaj jest? Więcej was matka nie miała? Muszę się tam dostać, o nie. Ja się tam muszę dostać, ludzie. Ja tam idę. Chcę się z nimi zabawić. Dlaczego ich jest tak dużo, mój Boże? Co to jest? Co to za cała rodzinka? Ja nie mogę. Tylu chyba naraz, jeszcze nigdy naraz nie widziałem. Musimy ich załatwić. To jest po prostu genialne. Gdzie oni pobiegli? I dlaczego nagle tutaj tak wybiegli? Co ich wypłoszyło? Cholera jasna, co to było? Okrążyliśmy teraz jeziorko, co? Ale gdzie oni są? Gdzie oni pobiegli? Co ich tak wypłoszyło? Zobaczyli mnie i zabrali się do ataku, czy co?
Muszę to obczaić, gdzie oni pobiegli? A kedwyński żołnierz, schowałeś się tutaj za drzewami? Nie ten miecz, muszę wyciągać teraz miecz na ciebie. Od ty gnoju. Przez drzewo cię nie trafi, a dziwne, jestem drwalem przecież. Dedem, tytytytam. Oj, tu coś czuję, że tutaj też będę się nieco gubił. Ale tutaj nie ma już tak. To nie jest już taki labirynt, dlatego tutaj powinno być nieco łatwiej. Szczególnie przedostać. A, biały płomień. Jakaś księga. Będziemy mogli później do niej zajrzeć. Teraz nie mam ochoty na czytanie. Nie mam też za bardzo głosu do czytania. Mam teraz trochę taki nosowy głos, bym powiedział. Aha. Tu jest krypta. O tym miejscu mówił nam chyba też Cecil. Tutaj są pochowani ci ludzie białej chorągwi. To była w ogóle biała chorągwia, czy jak to było dokładnie? Burej chorągwi, tak, tutaj są pochowani ludzie z burej chorągwi. I tutaj znajdziemy też ich sztandar. Ktoś mi mówi, że powinienem się napić. A poza tym miałem level up, dlatego mógłbym rozdać tutaj jeden punkcik. Ale w co teraz by rozdać? Ajajajajaj. Żywotność tu. Proszę bardzo. Żywotność się zawsze przydaje. A szczególnie mi. Ej, nie, Geralt, nie wstawaj! Jeszcze masz coś do załatwienia. A ja wezmę sobie łyczka, kiedy on też będzie pił. Chwila. Jaskółka. Chociaż nie wiem, czy kot by się tutaj przydał, ale chyba nie. Geralt ze swoją kolą dziecięcą. Świetnie. Ale tutaj powinny być wszędzie latarnie, dlatego kota nie potrzebujemy, jedynie jaskółkę. Ale ta ściana już wygląda, jakbyśmy mogli ją rozwalić. O, jak ja za wami tęskniłem. To jasne, że tutaj będą upiory, co? Oczywiście. No właśnie, nigdy się nie nauczą. Tutaj wszędzie muszą być upiory, jak ja kocham upiory. Mówiłem już, że kocham upiory. Upiory to chyba najbardziej przeze mnie znienawidzeni wrogowie. W Wiedźminie dwójce. Ale w każdym razie w tej chwili są takie wkurzające to sfory. Nie było wcale nie tak trudno ich załatwić, ale jednak jednak wcale też nie tak łatwo. Bym powiedział. Patrzcie, ile życie mi odebrali już mimo jaskółki. Się wcale tak dużo nie zregenerowało. No proszę, proszę. No proszę, proszę. Chuju muju, A to co? Aha, będziemy teraz... Oczywiście będziemy teraz odwijali każde zwłoki i sprawdzali, czy nie mają przypadkiem czegoś... cennego. A, klot z drewna. Okej, zbezcześciłem ciała i teraz ich duchy będą mnie atakowały. Tylko nie do pomocy, mamo, tutaj. Ja się boję, dajcie mi spokój. Ajajaj, upiór mnie przestraszył, zaraz się posikam. Ojejejej. Dajcie mi obwinąć tutaj wszystkich. Ja tych z góry już nie mogę, co? Tych z góry to już nie mogę ruszać, bo to kurde... jest tabu. Nie sięgnę tak daleko. Zbadaj ciało. To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. A to? To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. To też... To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. No na pewno, nie ma innego wyjścia. Chłopie. Ja nie jestem chłop, tylko szlachcic. Chodź ubogi. To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. I co teraz, z każdą kryptą tutaj, albo raczej z każdym tutaj miejscem, z każdym wejściem zrobimy to samo, co? Wszystko zamurowane. O! To ładnie, tutaj nic nie ma. Chociaż czekaj, jest tutaj coś do wzięcia, jest tutaj coś do załatwienia? Nie, tutaj nic nie ma. Ale można zrobić quick save, tutaj też nic nie, tu jest ściana, to jest po prostu zwykła ściana. Tu jest kolejna zamurowana ściana. I znowu nic, o mój Boże. Ale coś czujesz, że tam coś będzie. Skoro tutaj nam drogę zablokowali, to coś tam musi być. Aha, kolejna krypta. A to ci heca. I usłyszałem nagle duchy za mną. Zostanie na to jestem. Dokładnie, dajcie mi spokój. O mój Boże, załatwię najpierw tego, bo on... Ten upiór wygląda nieco niebezpieczniej od tego drugiego. Nie wiem dlaczego, ale wygląda nieco niebezpieczniej. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Dajcie mi spokój z tymi upiorami, ja ich po prostu nie lubię, one są takie obrzydliwe. Nie lubię upiorów, ale te upiory, kurczę, się nagle tak bardzo zmieniły. Wiedźminie jedynce wyglądały zupełnie inaczej. A tutaj nagle takie bladu dum dum dum. Przydałoby się użyć Quena, co?
Przydałoby się. No spróbujcie mnie zaatakować na kłę, nie? O proszę. Życie też mi się wcale tak szybko nie regeneruje, coś mi się wydaje. Ale jakoś to sprawę załatwimy, co? O fuk. Tylko nie pokazuj pleców. Nie pokazuj pleców, Geralt, nie pokazuj pleców. Bo jeszcze na zwychędożą. Ciachu i po strachu. Mój ulubiony tekst. Ciachu i po strachu. Fapu drapu srapu. Okej, tutaj jeszcze odwińmy jeszcze resztę. Tutaj musi być krasnolud czy coś takiego, bo wygląda na trochę mniejszego. A, ma sukno. Masuko. A. Fuk. Cicho. Moje, czemu oni mają takie latarnie? Ogólnie design tych, nowy design tych upiorów jest nawet fajny. Z tą całą latarnią i tak dalej, jest fajny nawet, ale... Dlaczego stał się taki silny? W poprzedniej części były takie upiory były w ogóle prawie niczym. Zdali sobie pewnie sprawę, że dziki gon to też upiory. Przynajmniej dla nas. O, tutaj musi być jakieś questowa rzecz, bo się świeci. Później się okaże, że sztandar Burej Chorągwi będzie tutaj. Więcej was matka nie miała. Dokładnie na ten tekst czekałem. No dalej, atakuj. I teraz jeszcze raz, i jeszcze raz. O fuk. Nie. Ten upiór nawet się trzęsie się ze strachu, że zginie jeszcze raz. Jeszcze mam nadzieję, że on się nie pojawi. Zapiski badacza dzikiego gonu. O! To jest ciekawe, jak skoro już była mowa o dzikim gonie, to się na pewno przyda. Geralt jest przeciążony. To nie pij tyle, cholera jasna. Nie żyraj tyle, to nie będziesz przeciążony, grubasie. Wyrzucajmy do cały pospolite miecze. Nikt ich nie potrzebuje. Gdzie teraz były książki? Zapiski badacza dzikiego gonu. Zapiski badacza gonu. Badaniu dzikiego gonu poświęciłem całe życie i bez samochwalstwa rzec mogę, że przeczytałem wszystko, co było do przeczytania na ten temat. A co więcej, widziałem upiorną galopadę na własne oczy aż trzykrotnie. Za drugim i trzecim razem udało mi się przeprowadzić szybkie pomiary. Zaś materiał z obserwacji poddałem drobiazgowej i wieloletniej analizie. Na podstawie wiedzy i doświadczenia wysunąłem druzgocący wniosek. Jestem pewien, że za gonem stoi straszliwa i obca siła. Umysł całkowicie szalony, ale jednak umysł, a nie czysty chaos. Z całą stanowczością utrzymuję, że upiorni... Z całą stanowczością, żebyście zrozumieli, co mówię. Utrzymuję, że upiorni jeźdźcy są wysyłani przez kogoś lub coś, a za ich poczynaniami stoi plan. Ile prób potrzebowałem teraz, żeby przeczytać to bez błędów? Nie wiem, ale musiałem w każdym razie to parę razy nagrać. Tak dla szczerości. No dobrze, ludzie, coś tutaj było jeszcze. Gdzieś tutaj... Czemu tutaj nie ma ciała? Coś tutaj musimy jeszcze odkryć. Odwiń to wszystko i sprawdźmy, czy tutaj będzie jakaś bura chorągwia czy coś. Ach, cholerne upiory, nigdy się nie nauczą. No ile jeszcze? Daj mi, kurde, spokój. Jak ja kocham, od niego już uwielbiam upiory, no to są kurcze najlepsze stworzonka na tym świecie. Ja już nie mógłbym sobie wyobrazić życia bez nich, na serio. Ale daj mi... No, ja nie mogę. Tu jest jeszcze jakieś ciało, wygląda na to, że nie mieli innego miejsca dla niego, gdzie indziej. Sprawdźmy. To ciało jest w stanie całkowitego rozkładu. Myślał, że mnie zaatakuje gnojek, ale jednak nie. Quen pomaga, ludzie, Quen pomaga zawsze i wszędzie. I każdemu, kto potrzebuje pomocy. No jak w Hogwarcie normalnie, dajcie mi chwilę, zaraz go rozwalę. Ach, upiory. Niedługo dowiem się trochę więcej o upiorach po tych 50 tryliardach, których już pokonałem. Aha, tutaj jest jakieś ciało, które jest jeszcze... No, które można jeszcze jako tako rozpoznać. Te zwłoki są świeże. Ktoś przyniósł je tu niedawno. Ubranie poszarpane w wielu miejscach. Widać na nim ślady siarki. Ciekawe. Głowa jest w lepszym stanie niż reszta ciała. Podkrążone oczy jak u chorych na anemię. Kilka delikatnych ukąszeń na szyi.
wciąż ściska w dłoni kosmyk włosów. Mocno pocięte przedramiona, próbował się zasłaniać. Coś tkwi głębiej w kości. Bez specjalnych narzędzi tego nie zbadam. Ślady paznokci na plecach. Przed śmiercią nieźle się zabawił. Co to za książka? Twe ciało zaskwierczało pieszczotą mego dotyku. Znać pióro mistrza Jaskra. Paskudnie poszarpane rany. Coś go wściekle zaatakowało. Był młodym mężczyzną, jak inni. Wszystko wskazuje na sukuba. Z drżącym sercem porozmawiaj z Jaskrem o tomiku poezji. Okej, ciekawa sprawa. Wiecie, kogo mi on przypomina? On mi trochę przypomina tego, Busiego. Tak wyglądałby Busi, gdyby był starszy być może. Dziecko króla. Ale tak, to przy okazji, tak mi tylko trochę go przypomina. No to w każdym razie... Czy będę musiał tu jeszcze wrócić? Wątpię, że musiał tu jeszcze wracać. Zwłoki są... Bo wszystko już sprawdziłem i tak dalej. Co prawda do jednej sprawy potrzebowałbym trochę więcego, trochę świeżego narzędzia. To ciało jest w Ale poza tym, rozkładu. Cega nam świeżego narzędzia, potrzebowałbym po prostu specjalnych narzędzi, których teraz nie mam, ale nie, chyba niekoniecznie potrzebuję tego. Bo dowiedziałem się tego, co potrzebuję, czyli że prawdopodobnie to sukub. Będziemy musieli trochę bardziej sprawdzić, co się tutaj w ogóle działo. No i udało się nam jak na razie zrobić jedno zadanie. Ale tutaj w tej krypcie jest jeszcze jedno zadanie, które możemy zrobić, albo raczej jeszcze trochę możemy zrobić dla innego zadania. Możemy tutaj znaleźć prawdopodobnie sztandar Burej Chorągwi. Ale to chyba na niższych poziomach, dlatego bym powiedział, że za chwilę zakończymy odcinek, a w następnym pójdziemy na niższe poziomy. I sprawdzimy, co tam jest. To wtedy na pewno dostaniemy to, czego szukamy. Bo dzisiaj w tym odcinku już nieco zrobiliśmy. Sprawdziliśmy tutaj trochę... Dowiedzieliśmy się o sukubie na przykład. Albo raczej mamy takie podejrzenia. A resztę możemy sprawdzić później. No to powiedziałem ludzie, że teraz zakończę tu odcinek. W tym miejscu zakończę odcinek. A w następnym odcinku... No, a w następnym odcinku trochę się pobawimy z resztą. Tylko zrobię jeszcze te upiorki. To wtedy będziemy mogli się pobawić dalej. Ale to jest, kurczę, niesamowite, prawda? To jest... Niesamowite. Ile tych upiorów tutaj jest? Ile już zabiliśmy, a jeszcze nic o nich nie wiemy. Mam nadzieję, że niedługo nie będziemy mogli ich zabijać jeszcze szybciej. Jeżeli naprawdę będzie jeszcze więcej tych upiorków, to mam nadzieję pokonać ich o wiele szybciej. Z moimi runkami. No to powiedziałbym ludzie do następnego odcinka. Na razie, cześć.